Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Kina Rozmowy. Dziś moim gościem będzie aktorka Wulkan i jej pies Shakira. Zapraszam na rozmowę z Ewą Kasprzyk. Daj siadaj, tu. Chodź, chodź tu Shakirka. Hop. Siadaj i zaczynaj. Hop, już zaczynamy, słuchajcie. No, siadaj tak przodem, tak, no, dobrze. No, robimy klaps. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, witam Cześć. Serdecznie w Kino Rozmowie. Pani Ewa Kasprzyk jest moim gościem i oczywiście Shakira, nasza mała gwiazda. No tak. Tu jest jakby luksusowa, jak pani sądzi? No jak jest Shakira, to na pewno. To zawsze. Określają panią jako aktorkę Wulkan, energię, nawet kiedyś mówiono o elektrowni całej. No tak, pamiętam taką okładkę, to chyba było do wywiadu z Pauliną Mynarską, że kobieta elektrownia, ale Shakira, ty Shakira. Nie będziesz, nie musisz być elektrownią. Proszę Chciałabym tutaj, chodź. Wziąć udział w rozmowie. Tak, proszę tu, Shakirka. Musi być jakaś dyscyplina. Grzeczna no, bardzo. Dobrze. Wtedy akurat mam na etapie uprawiania boksu tajskiego i tam były te rękawice i o tym też mówiliśmy. No cóż, no to jednych, jak to się mówi, jedni są obdarzeni energią i nie wiedzą jak, co zrobić, żeby jak ją spożytkować. Znaczy ja myślę, że ja wiem, staram się ją spożytkować tak jak, tak żebym w miarę była zadowolona z tego co robię. A inni po prostu jak coś są tacy trochę bardziej może bezwładni, jak gdyby tylko są nastawieni na otrzymywanie, a mniej na dawanie i na tą produkowanie tej wyprodukowania z tej energii, którą mają, tak. Tak, ale mogła pani pożytkować tę energię jako kelnerka, bo tak słyszałem. Mogła. Z takiej rodziny się pani wywodzi. Nie, ja się nie wywodzę, proszę, z rodziny kelnerskiej, nie. Ale jedno z rodziców miało restaurację. Moja mama miała taką dwupoziomową restaurację w Stargardzie Szczecińskim, w którym ja się urodziłam, była Smakosz Syrena. No i właśnie ja tam obserwowałam po lekcjach, jak przychodziłam, bo to tak fajnie zawsze chodzić po pracy do mamy, albo no, do taty to mniej, bo tata był dyrektorem szkoły. No to ja ze szkoły uciekałam szybko. No a tam właśnie obserwowałam takie różne właśnie zachowania, jak to. I to mi się szalenie podobało, że to właśnie chyba już wtedy wyczułam taki pierwiastek w sobie społeczny, że ja jestem osobą taką, że ja lubię być wśród ludzi, tak? I że lubię dzielić się tym, co mam, prawda? Bo przecież kelnerstwo, tak jak i aktorstwo, jest zawodem usługowym, prawda? Tak. I trzeba też kogoś zagrać przed kimś, prawda? Tak. I trzeba coś zaserwować. Ale z tego Stargardu Szczecińskiego wyruszyła pani na południe i studiowała w Krakowie. Tak. Po drodze jeszcze zahaczyłam o Pomorze, czyli byłam w Słupsku jeszcze na tych studiach pedagogicznych, które tak naprawdę no, były taką trochę przechowalnią z racji tego, że te parę razy zdawałam do tej szkoły aktorskiej. Tam znalazłam też bardzo fajną grupę ludzi z takich, jak to się mówi w cudzysłowie, opętanych teatrem. Aha, jakaś grupa, tak? Tak. I robiliśmy tam teatr. Teatr Rondo pamiętam też właśnie w jakim Domu Kultury. I to gdzieś tam dzieliłam ten czas, no i w międzyczasie znowu zdawałam, a później się okazało, że już zostałam magistrem pedagogiki i poszłam dopiero na te studia właściwe, na które chciałam się dostać, czyli do szkoły teatralnej. I potem po tej szkole teatralnej była Barbara Sass i był debiut Dziewczęta z Nowolipek, między innymi. Tak, i to wszystko było. Wtedy było wszystko, bo wtedy było właśnie i etat w Teatrze Wybrzeże, i potem zaczęła się telewizja, dla mnie obszar nieznany, kino też nie było znane, bo Szkoła Krakowska nam nie uczyła tego, nie mieliśmy zajęć z filmu. No i to było, coś, co właśnie zaczęło mnie wciągać i pochłaniać. No i tak myślę, że Shakira. Dobry start i to, że kogo się spotka na tym starcie, kto w jakiś sposób nas zagospodaruje tą naszą tą wrażliwość i tą taką nieprawdopodobną chęć
grania, bo to jest przecież u młodych ludzi, to potem czasami raz lepiej, mniej czy więcej przygasa. Ale to wtedy było, i to było też takie, takie cudowne, bo myśmy wszystkie były młode, a miałyśmy całą otoczone wspaniałymi nazwiskami wielkich aktorów, począwszy od Łapickiego, Dmochowskiego, no naprawdę, naprawdę, Janka Englerta, Zdzicha Wardejna, pierwszy raz go wtedy okazuje się, że tam spotkałam, a nie, bo później mieliśmy tą swoją taką, takie swoje spotkania na właśnie różnych planach. I to gdzieś tam, myślę, zaprocentowało. No i później, jak to się mówi, rodzą się takie przyjaźnie z reżyserami, z, tak jak tak się stało w przypadku Basi Sas, że potem robiliśmy wiele różnych produkcji teatralnych, tak? Ale w filmie jakoś ona potem jakoś o mnie nie pamiętała, co zawsze miałam za złe, bo ona mi mówiła, a bo ty powinnaś coś ze sobą zrobić, zmienić, bo to taki, masz taki wizerunek, że tak, to, tak powinnaś coś, ja nie wiem, ja mówię, a rozumiem, powinnam się tak pociąć może żyletką na twarzy, żeby w jakiegoś wyrazu dostać. Ponieważ zawsze uważa, że jestem taki, że mam za regularne rysy i że ja tak właśnie niewiele mogę zagrać w związku z tym. Ja zawsze mówiłam, ale słuchaj, Katrin Denef czy tam ta i ta nie musiały tego robić, a były wiarygodne. No i potem bardzo miałam dużą satysfakcję, kiedy zagrałam w Bellissimie. I wtedy chyba, bo ja cały czas próbowałam właśnie udowodnić, że ja jednak coś mogę zagrać więcej niż takie, ona pamiętam taką rolę mi w Pajęczarkach jakiejś takiej kobiety, Lamparta czy czegoś, że taka ciągle ja miałam dobrze wyglądać, tak? No ale to, i to pamiętam, że ona mi no, mówi, no muszę przyznać, że tak, że, to, że ta rola to jest i takie role, takie powinnaś grać, no ale tak, to różnie bywa w tym co. Tak, różnie bywa, ale ta rola, która została najbardziej zapamiętana, to rola oczywiście Barbary Wolańskiej z Kogla Mogla. Może ona skupia te wszystkie cechy, które są takie bardzo wyraziste u kobiet, w ogóle myślę, u Szakirka. Nie brać je, bo na ręce to niemożliwe. Ucieknie? Pogryzie? No, pogryzie. To ona tylko pani może ją. I myślę, że tak, że te cechy gdzieś tam, i tak ludzie ją, mimo że ona była wredna, tak? Ja tego fenomenu zawsze, nad tym fenomenem się zastanawiam, że czasami gramy postaci niepozytywne. Właśnie, ona była zupełnie. A publiczność kocha. I że chyba... No, że miała własne trudno zdanie. Trudno mi przebić w ogóle tą Wolańską, bo ktoś mnie zastanawia, czy pani wola na przykład komedię małżeńską, czy Kogel Mogel. To są w ogóle dwie różne, dwie różne jakby role, bo w komedii to taka była cała taka seria, tak? Kogel Mogel, te komedie i tak dalej. To znaczy właśnie to było też dobre, że po tej dramatycznej roli w Nowolipkach Roman Załuski to zobaczył we mnie, bo mi się to wydawało, że jestem zaprogramowana na takie ciężkie, do jakieś role takie. A okazało się wręcz przeciwnie. A tak, a teraz się okazuje, że no to jest dobrze tak trochę raz tak zagrać. Mm. A najlepiej to jest razem, żeby zmieścić w roli dramatycznej też elementy. Taki raz zagrała w trzeciej części właśnie filmu. No tak, ale to już było trochę po znajomości. Też był pani pewnie pomysł, żeby... Bo ja trochę, ja powiedziałam, chodź tutaj, no chodź, skok. Bo ja powiedziałam, jak gdyby ja zainspirowałam Ilonę do tego pomysłu i zapytałam, czy w związku z tym będzie tam też rola dla Szakiry, a i no i tak jakoś jej załatwiłam tą rolę trochę. Chyba jej się podobało. Podobało jej się, no, miała najcięższe zdjęcia, te takie nocne, bo to już tam taka była scena ostatnia, paliliśmy ognisko, była piąta rano. A, tak, i tak, i ona już naprawdę nie chciała któregoś dubla zrobić, bo tam miała wskoczyć na kolana i taka była. I ktoś tam, pamiętam, przywiózł jakieś świeża dostawa była z tego, z McDonald's. I na tego hamburgera już zrobiła ostatnie duble. I czasem tak. Czasem się tak. Połasić na to. No, tak. Tak nabywa. No.
A teraz u Patryka Wegi w polityce nie chciała pani zatrudnić? Gra. Tam bardzo epizodycznie tak, gra, kiedy ja jestem tam charakteryzowana, co tam się zastanawiamy, czy broszka, czy tak. I ona tam siedzi tak na fotelu, tam właśnie u tej... garderobie takiej. Tak, garderobie u tej stylistki. No też nie może się za dużo powtarzać, no bo ja mogę się ubrać w kostium, prawda, tak jak to się stało u filmie u Wegi, a no ją trudno, no to co. Ona chyba mówi, że chciałaby się ubrać w kostium. Zwiedzić. Co ja tutaj mam? Szakirka, hop, nie, tutaj, chodź, hop, nie, hop, no, siad, no, a, hop, no. No dobrze, nie wiem, czy nie rozwali nam tutaj tego planu. Nie, myślę, że będzie gwiazdą tego odcinka. Właśnie jak pani ocenia film Patryka Wegi, Polityka? To jest mi oceniać, jak się jest w środku tego. Ja to obejrzałam z dużym zaciekawieniem, ponieważ ja też tych wszystkich faktów takich z życia tych osób, które były przedstawiane, nie pamiętam dokładnie, nie znam, ale myślę, że to dość zgrabnie zostało poskładane w jakąś taką całość. Aktorzy dopisali, bardzo dobrze aktorzy. A tak naprawdę no też uczestniczymy w czymś, co jest takim, no, że Patryk Wega zawsze rzuca jakiś tam swój taki, taki głos, czy jakiś kamyk, że, no, żeby trochę to, ten tygielek taki podgrzać. I myślę, że to się, że to chyba to ma na celu. A z drugiej strony, no ja też to potraktowałam jako takie dosyć wyzwanie dla mnie, no bo I właśnie, jak się grało bo za te Szydło? No czy, właśnie to jest trudno tak powiedzieć, że tak do końca, ponieważ ja nie chciałam ani kopiować pani premier, ani ten. Ja po prostu spojrzałam na to, jak na osobę, taką osobę, kobietę, polityka, która jest no tak naprawdę nominowana, potem denominowana i jest, jak, na czym polega dramat w ogóle bycia w tym całym, w tym całym politycznym świecie i jak też, bo przecież wiemy, że też politycy też grają, też uwodzą, też obiecują. No tyle, że mogę powiedzieć, że w sztuce aktorskiej jest tak, że jak sztuka jest zła, to szybko schodzi za fisza. Ale tutaj chyba to Więc mnie to pociągnęło, no, takim przede wszystkim zmianę mojego wizerunku w tym całym tym. No i taki właśnie dramat. Ja myślę, że taką ludzką twarz dałam pani premier. Że to nie było, nie, w ogóle nie i chyba żadna z tych postaci tam nie miała na celu parodii, kpiny i ten, tylko jak gdyby uchwycenie. Ja wiem, że taką aurę, że tak powiem, osoby no tak znanej no z pierwszych stron gazet, to jest bardzo trudne, żeby nie dotknąć, nie urazić. Absolutnie nie było to też moim celem, zresztą ulubienicy, prawda, narodu. Tak. A to było drugie spotkanie z Patrykiem Wegą, prawda? Plagi Breslau. A tak. Jak się pracowało z tym reżyserem? Myślę, że Patryk Wega bardzo jest konkretny. To nie jest już, on jest też przygotowany, on wie, czego oczekuje, też aktorzy są przygotowani, bo też jakieś przygotowania też czyniłam, żeby tak nie od zera, przyglądałam się pewnym scenom i to jest konkret. Ja myślę, że to jest konkret. Zawsze się śmiałam, bo tak jak się zaczyna scenę, to Patryk mówi tak, no, za dużo, o nie, za mało, o dobrze. A dlaczego ludzie tak oglądają jego filmy? Ja, no to by trzeba było się tych ludzi tak spytać, którzy widzą. Którzy, bo z tego co wiem, to już to bardzo ciężko było dostać bilety w ten weekend na politykę.
I rzeczywiście teraz ludzie się podzielili na tych, którzy już byli i na tych, którzy idą. I dopiero się wybierają. Może właśnie dlatego, że też, no ale też i chodzą na inne filmy, umówmy się, że na Claire też była widownia. 5 milionów ponad. I na komedie romantyczne też chodzą. Kogel Mogel też było. I na, tak, i na ten Maszmisz, to się tak nazywało. I też poszli ludzie, więc ja myślę, że to jest bardzo dobry jakiś taki znak, że generalnie ludzie nie tylko chodzą na amerykańskie produkcje. Tak. No ja teraz obejrzałam znakomitego Almodóvara, Bully Blask. Jestem po prostu cały czas gdzieś tam, mam ten film, jako że ja w ogóle Almodóvara. Tak, już wcielała się pani w postać, więc także myślę, chodź tutaj, no, nie, Szakirka, no pokaż jak ty, nie, chodź tutaj. O, jak wydresowany. Tak. Do kamery zrób. No właśnie, to przecież ty jesteś... Tak, tyłem, no. Aktorką. Siad, to z tamtej panią zobacz. Siad, hop. No dobrze. I ja myślę, że w ogóle to jest dobrze. Ja uwielbiam kino, ja w ogóle nie wyobrażałam sobie świata bez tego i też tak się cieszę, że trochę z tej drugiej strony teraz mi się udaje. A dobrze. Pani mówi o reżyserii, to reżyseria teatralna. Tak, to będzie już moja trzecia. O filmowej... Myśli pani? Myślę, bo myślę, że tak naprawdę to... no jak się tak jeszcze dłużej będzie czekać, no to już człowiek zagra chyba jakiś, nie wiem... Tak że nie ma ról. Że tak jak ta zagrała Feldman, tak dopiero u schyłku swojego życia rolę. Swojego życia. Ale myślę, że ja taką rolę zagrałam w Bellissimie, że mogę mieć coś tam, ale nigdy nie lubię mówić o tym, co było, wolę mówić o tym, co będzie. No pana kolej teraz moja jest teraz na więc myślę, że to jeszcze zawsze, że to coś dobrego jest jeszcze przede mną. No, tak i tego się trzymam. Więc czyli jaki plan? No niektórzy mają taki plan, że sami piszą scenariusz, a to na tego nie lubię. Samemu trzeba napisać ten scenariusz, samemu pewnie go albo poprosić kogoś, żeby wyreżyserował i jeszcze znaleźć sponsora na to, żeby ten film. Ale wszystko jest możliwe. Ja myślę, że wszystko jest możliwe, bo ta granica wyobraźni jest nasze marzenia wyznaczają tą granicę, prawda? I jeżeli czegoś i wiem, że parę razy stały się rzeczy, które wydawały mi się na początku bardzo takie brawurowe i nie do końca w nie myślałam, że jestem na początku drogi, której nie będzie końca, a się okazywało, że tak nie było. To jaką rolę by pani sobie napisała? Sobie napisała bardzo dobrą rolę współczesnej kobiety dojrzałej, która ma te problemy, które ma w relacjach ze światem, w relacjach z mężczyznami, w relacjach z rodziną najbliższą. Na pewno jakąś kobietę, na pewno nie, to nie byłaby kobieta z nizin, to byłaby kobieta z klasą, myślę. Ale która miałaby, no myślę, że też to nasze pokolenie ma coś do powiedzenia w kinie aktorskie. Zresztą podstawą chyba bycia i w ogóle jakiejś takiego dobrego bycia w zgodzie ze sobą jest ruch i nie z dwóch rzeczy. Jezioro, a czy morze, wybiorę morze, bo morze daje, bo przynosi fale, bo jest zmienne, nie stoi, więc takie porównanie. Ale to i to chyba gdzieś to mam wysane, nie wiem, z mlekiem matki, czy w ogóle myślę, mój dom rodzinny taki był, że też dużo się działo, tak? Dużo różnych idei, dużo różnych, że wiedzieliśmy, chcieliśmy zawsze być tu i teraz, że chcieliśmy być na czasie i wszystko jak gdyby wiedzieć. No i to gdzieś tak to oscyluje. Ten pęd do tego, żeby jechać, żeby gdzieś być, żeby jeszcze coś zobaczyć, żeby jeszcze coś poznać, jest. No też na szczęście moja córka to przejęła, której tak bardzo się bałam, że zostanie artystką i tak bardzo nie chciałam, a jednak została artystką. Nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia. I też chyba jej to zaszczepiłam gdzieś tam, że dobrze jest
dobrze jest nie zamykać się w sobie, tylko być otwartym na to, co nam to życie przynosi. Mhm. Fantastyczne. Czy w tym filmie, który pani nakręci, wyreżyseruje, zagra też Shakira? A jak pan w ogóle sobie to wyobraża? Nie wyobrażam sobie, żeby nie zagrała. Tylko boję się, żeby już nie... widzi pan, to teraz jest ten... Żeby ten film nie był... żebyśmy nie czekali tak długo na ten film, a że ona się nie zestarzy, żeby ona się nie zestarzała za bardzo. Życzę wszystkiego dobrego i dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo też dziękuję. Chociaż to chyba już będzie proste. Nie wiem. Jeżeli jeszcze panu podpowiem, no już pan powinien zgadnąć. Jajo? Jajo, które się rozbija do... Kogel mogel. No. Dziękuję bardzo. Proszę, to tak wygląda. Zrobię sobie to zdjęcie. Dzięki, że oglądaliście Kino Rozmowę. Zapraszam do subskrypcji kanału i polubienia nas na Instagramie i Facebooku. Do zobaczenia.